Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj chcemy troszeczkę poznać Czarnogórę z tej nocnej strony. To znaczy nie tylko, od tego zaczynamy dzisiaj, ponieważ zaczynamy od wieczora i oprowadzimy Was trochę po tych atrakcjach takich wieczornych. Dokładnie. Na początek idziemy sobie coś zjeść, pewnie sobie gdzieś pójdziemy na drineczkę albo coś, albo po prostu pochodzić, bo jak wczoraj jak wracaliśmy po prostu z naszych atrakcji zaplanowanych, no to widzieliśmy, że tutaj bardzo fajnie to wieczorem wygląda, więc... Bardzo ładnie wyglądało, ale byliśmy tak zmęczeni, że już nie mieliśmy siły, żeby się pozbierać i iść gdzieś w drogę, więc tutaj co wieczór koło nas jest impreza i słyszę, że teraz też się rozkręca, a jest 20 dopiero. My idziemy sobie do restauracji, którą znaleźliśmy w sumie wczoraj. Tutaj chyba mało w ogóle tak używają aplikacji Google, nie? Tak mi się też wydaje, bo mało gdzie jest, to znaczy opinie są, ale są w małych ilościach, więc a ludzie, naprawdę dużo ludzi tam je, więc no wydaje mi się, że po prostu wpisują. Tak, wydaje mi się, że to jest bardziej chyba przez turystów niż przez lokalców. I mamy nadzieję, że się najemy, bo mamy brzuszki puściutkie. No praktycznie dzisiaj cały dzień nic nie jedliśmy, nie? Była ciężka podróż, to znaczy ciężka, bardzo czasochłonna, jeżeli nie widzieliście, to zapraszamy do poprzedniego naszego odcinka, w którym zobaczycie, co robiliśmy. Jak lubicie Piwsko, to byliśmy nad jeziorem Piwsko. I nie tylko. Nie, naprawdę, jesteśmy już turbo zmęczeni. Chyba się zbliżamy, ponieważ muzyka już słychać, ale zobaczcie, po czym idziemy. Ale żeby nie było drogi, tutaj są w bardzo dobrym stanie. Po prostu aktualnie ją remontują i to jest dosyć częsty widok, te rozkopane drogi, ale... Właśnie nie, no ja dzisiaj... Częsty, ale oni szybko jakby to ogarniają, nie? Że... No nie, no właśnie mało widziałem rozkopanych dróg. Ja myślałem, że to z jakiejś restauracji, a to koleś z samochodu sobie puszcza muzykę. Dobra, ja się obraziłem. No ja też ogólnie trochę tak skoczyłam, że weszliśmy, to pan tam z obsługi rzucił nam te karty na stół, jakby no nie było to przyjemne, nie było. Dokładnie. I w ogóle taki jakiś vibe był bardziej... Dziwny. No takiej spelunki troszeczkę. Mały update, bo wczoraj właśnie jak wspominaliśmy szybciej, widzieliśmy fajną taką uliczkę, gdzie było dużo oświetlenia, tamto. Zaproponowałem, żeby właśnie tam podejść i zobaczyć, może tam znajdziemy jakąś knajpkę. Jak nie, no to pójdziemy po prostu tam, gdzie wczoraj byliśmy. W ogóle jestem ciekawy, czy dużo jutro osób ma też wolne, ponieważ od tego też zależy, jak tu będzie wszystko w sumie funkcjonowało i tętniało życiem, nie? Bo jeżeli na przykład to jest taka majówka, ale jak u nas, no to może być tak, że będzie pełno dużo ludzi wszędzie. Jesteśmy chyba bliżej niż dalej. Ale jesteśmy w poszukiwaniu, ponieważ w sumie nie mamy tak turbo sprecyzowanego tego miejsca. Nie, właśnie nie mamy w ogóle. Mi się wydaje, że to będzie gdzieś tutaj, w pobocznych uliczkach. Idziemy sobie po prostu połazić trochę. Bardzo fajnie to wygląda. Chciała nagrać, jak Monika zawsze storki nagrywa. Zazdrościsz? Nie, bo to tak śmieszne jest. Moja tu jest z kamerą, a ty... No, ja z telefonem. Mega mi się tutaj podoba ten klimacik, ponieważ się czuję troszeczkę tak wakacyjnie, właśnie z czego Monika się zawsze śmiała, że taki klimat wakacyjny, wyspiarski, nie? I tutaj to taki jest mega pozytywny vibik, nie? Się nie dziwię, że tutaj dużo ludzi na przykład wychodzi sobie na zewnątrz, na drineczkę, bo jest po prostu ciepło. Dobra, sprawdzamy w Google sobie, bo to jest chyba totalnie bez sensu, żebyśmy tak się kręcili. Ogólnie te twoje restauracje mają dobre opinie, tam tamta i tamta, bo mają za jedzenie, za restaurację 4,6, 4,8, 4,7. Chodź tam. No i jest na zewnątrz, no dokładnie. Idziemy do takiej restauracji. O, widać. Już wiadomo, dlaczego tam było bardzo mało ludzi, ale nie? Wiesz co, bo oni teraz zamykają, dlatego on miał tylko... Tak, no też tak mi się wydaje. No, podejście numer milion, ale znaleźliśmy teraz restaurację, tam jest lokalny... Nie wiem, czy to jest restauracja, czy to jest bardziej bar taki na wylot, łapkę, ale ja jestem skłonna zjeść nawet tak. No, wygląda, że tam jest lokalne jedzenie, więc jakby dla mnie to jest najważniejsze. Po prostu nie wierzę, nie? Jezu, The Chief jest zamknięte. No, tutaj było do 9 tylko kuchnia otwarta, więc... A jest 12 po... No, to jest po prostu jakaś tragedia. Ale pan nam polecił, żeby pójść właśnie do Porto. Porto, ale w ogóle niedobrą też ma opinię. Tak, ma opinię, to jest jakaś bardziej taka restauracja. Taka troszeczkę fancy, ale to jakby nie jest chyba żaden problem. Ale to chyba mówił pan, że lokalne jedzą. Jezu, teraz tutaj nie poszliśmy, bo jest 5 gwiazdek, ludzie w koszulach.
Tragedia z nami. No, ale to tam trochę taka siara była, żeby tam nie było. W końcu trafiliśmy tam, gdzie wczoraj byliśmy. Ta bakława to już było za dużo, ale się okazało, że dostaliśmy ją gratis. Więc bardzo miło z ich strony. Ale żeby nie było, to zapłaciliśmy tym niecałe 15 euro. Dokładnie. Za to wszystko, co zjedliśmy, więc jeszcze do tego wielkie piwka, lewo, od których teraz jestem tak pełna, że ja nie mogę. Ja jestem do tej baklawy tak zasłodzony, bo Monika nie dojadła. A tam zjadła tylko kawałek, a ja zjadłem prawie półtora, ale już później nie mogłem więcej. Jak się czujesz? Super, daję sobą. To jest naprawdę fajny klimat. Dzień dobry. Jest godzina 8, a my jesteśmy na plaży. Jest to bardzo prawdopodobnie najładniejsza plaża w Czarnogórze. O, to ja tu mam. I postanowiliśmy ją odwiedzić właśnie z rana, żeby tutaj na przebudzenie się wykąpać w morzu, które pewnie będzie troszeczkę chłodne. Sama plaża, jak większość tutaj jest taka, dużo kamyczków ma, ale tam ma taki delikatniejszy żwirek. A też tak dzisiaj zaplanowaliśmy, ponieważ to jest już nasz dzisiaj ostatni dzień w Czarnogórze i niestety wieczorem dzisiaj wylatujemy już do Polski, więc musimy wykorzystać ten dzisiejszy dzień na maksa. Więc zostańcie z nami do końca tego odcinka i zobaczcie, co będziemy dzisiaj odwiedzać. Ja już się wykąpałem za raniutka, Monika sobie odpuściła. Trochę za zimna morda. O, troszeczkę była chłodna, ale jak się wyszło, to było tak przyjemnie, bo różnica temperatur spoko, ale ogólnie słona, ale bardzo przyjemnie. Ja się zdążyłem ogarnąć, trochę się przeleciałem dronikiem, a teraz śmigamy na śniadanko. Właśnie kupiliśmy sobie lodzisko, mamy rumenko, dwa razy, bo i Ariel i ja chcieliśmy. To już jedliśmy. Tak, bardzo dobre lody. One są w białej czekoladce. Matcha jeszcze raz, pina colada, bo tamto to było bella cocolada. Capri, coś takiego, nie wiem co jest w środku, ale prawdopodobnie śmietankowy lód oblany czekoladą i coś jest, jakiś dżemik chyba w środku czy coś. Mamy twistera, jakieś takie owoce egzotyczne, pomarańcza, malina. Mamy też słone dostępne. Czyli jakieś jabłuszko, truskawka, coś tam. To rumenko wygląda tak. Ariel już ma połowę zjedzonego, zanim ja odpakowałam. Wygląda tak. Ariel, jak smakuje? Bardzo dobre. To jest taki musik, taki truskawkowy, taki delikatny, ale bardzo pyszny. Taki sorbecik. Ale mocno truskaweczka czuć. Mm-hmm. Właśnie mam takiego lodzica. Dobra, on smakuje trochę jak właśnie to, co ty mówiłeś, jak lody bambi. Biskuitu jak smakuje, tylko jeszcze z dżemikiem w środku. Teraz mamy takiego lodzika. To jest pina colada i Ariel jakiegoś Twixa i Twistera. On jest bardziej kwaskowaty, zielone jabłuszko i coś jeszcze. Jest dobry ogólnie. A ten, białą czekoladkę taką? Pina colada, przepyszny jest. Okej, okay. Znaczy 10 euro plus 5 euro z tempem rodną park, odjazd za 10-20 minut, okej? Okay? Jesteśmy w parku, gdzie jest jezioro Szkoderskie. Zapłaciliśmy za dwugodzinny trip razem z wejściem tutaj do parku 70 euro. Bo to wychodzi 15 euro na godzinę i 5 euro od wejścia od osoby do parku. Ale wyszło w końcu, że będziemy 3 godziny, ponieważ szybciej jest kurs 3 godziny i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jestem w sumie bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało, ponieważ opinie są mieszane w internecie. No więc... ale ogólnie opinia docelowo jest bardzo wysoka, bo jest chyba 4-6 czy coś takiego. Ale za park. Aha, to jest za park, no, a nie za to jest za park właśnie, no. A, okej. Okay. Wszystko zależy, co spotkamy, bo jeżeli spotkamy jakieś fajne, ciekawe zwierzątka, no to też będzie inaczej. No jest szansa, że spotkamy kormorany i pelikany. Jak czytałem, to właśnie dużo osób pisało, że też płacili za 2 godziny, a byli więcej, więc się tak, jak teraz pan się pytał, czy zostać, chcemy poczekać, a nie wiadomo, ile byśmy mieli czekać, na przykład no pół godziny. To
A by się okazało, że i tak byśmy płynęli te, na przykład 2,5 godziny, bo tam ktoś pisał, że dużo osób w ogóle tak pisało, tak? Nie? Że a prawie nie 3 godziny, no, że pływali, wiesz, jeszcze dodatkowo, a mi troszeczkę zależy, żeby jeszcze na jedną plażę pojechać tutaj, bo w sumie bardzo mało byliśmy gdzieś na plażach. No dzisiaj nam się troszeczkę też obsunął cały dzień przez to, że jak byliśmy na jednej plaży, którą zresztą widzieliście z rana, to na powrocie trafiliśmy na wypadek samochodowy i zrobił się ogromny korek. Nie nagrywaliśmy tego, bo to tak się... No nie, no takich rzeczy też nie nagrywa, więc po prostu no, spóźniliśmy się na śniadanie, na całe szczęście też tam panie w hotelu zrobiły to śniadanie specjalnie dla nas. Ściągnąć tę Lilię, ale mówię, że lepiej nie. No, ale pan mnie tutaj wyręczył. Pachną? Ale ja nie czuję. No tak, co? Nie, miodnie pachną. Tak? Właśnie jesteśmy po trasie na Jeziorze Szkoderskim. No jak widać, Ariela minie. Będę z wami szczery. Za ile? 30 euro od osoby. Dostaliśmy 3-godzinny rejs. Ogólnie... No dla mnie jest więcej minusów niż plusów. No jest. Było głośno, nie? Były spaliny. Mało co było tak naprawdę jakichś zwierzaczków, jeżeli chodzi... Widzieliśmy jakieś różne katuszki, widzieliśmy kormorany, ale ogólnie no... W mojej opinii naprawdę to było tak naprawdę strata czasu i pieniędzy, ponieważ no, jak dla mnie, to ja nie lubię takiego typu wypraw, gdzie w sumie się nic nie dzieje i nie było nic fajnego tak naprawdę. No nic nie spotkaliśmy. Ale tego, czego byśmy nie spotkali, szczerze mówiąc, bym wolał chyba się przejść po tym parku. Plus taki, że ten pan kapitan był bardzo miły, bo tam zawrócił, jak był wężyk, którego nie zdążyliśmy nagrać i specjalnie tam zawrócił, ale on sobie odpłynął gdzieś. Nie ma się czego spodziewać, no ogólnie po tym, no jest kilka, jak pelikany i kormorany latają, ale one i tak latają bliżej zawsze brzegu, więc tak naprawdę jeżeli się przejdzie brzegiem tutaj przez ten park, przez który w końcu nie przejdziemy, ponieważ mamy dzisiaj ograniczone ilość czasu, no plus taki, że zapłaciliśmy za 2 godziny, a nie za 3. My już jesteśmy na końcówce naszego pobytu całego w Czarnogórze. Tak, dzisiaj taki krótki dzień, mamy szybki, ponieważ zaraz mamy odlot samolotem, więc robiliśmy wszystko to, co mamy bliziutko samej Podgorlicy i naszego hotelu. Tak, dokładnie. Teraz już jesteśmy przy lotnisku i sobie poszliśmy na ostatni burek. Też już, że jest to godzina 17.30, to już pani nie miała burka z serem, więc mamy tylko z mięskiem. Był jeszcze ze szpinakiem, ale zdecydowaliśmy się na mięsny. Dokładnie tak. A teraz sobie pokosztujemy i już będziemy się żegnać. Jedziemy oddać autko na lotnisko. W sumie trzeba się odprawić. Dokładnie. Ja już jestem turbo zmęczony. Mieliśmy dzisiaj troszeczkę rzeczy, ale to już wszystko widzieliście praktycznie w naszym odcinku. Teraz wchodzimy już na lotnisko. Nasze duże lotnisko, jak to Monika mówi. I żegnamy się z piękną Czarnogórą. Naprawdę było to bardzo ślicznie. Bardzo. Jak będziecie mieli okazję, to pojedźcie. Może możecie darować sobie to jeziorko, chyba że chcecie, chyba że to są wasze klimaty i wtedy nie łódką, tylko kajakiem, bo na przykład ja uważam, że jakbym miała dzień cały wolny, ale taki totalnie wolny, to kajaczkiem na cały dzień. Tak. No, to by było, wtedy jest cisza, jest spokój. By było o wiele lepiej. Nie? Możecie sobie się i opalić, i posłuchać przyrody, jest naprawdę wtedy bardzo ładnie. Jakby jeszcze wykąpać się czy tak, coś. Tak, ale no, jakoś inaczej, bo łódką. No to jednak tak. To nie jest to. Dajcie znać, czy byliście tutaj, czy płynęliście i jakie są wasze odczucia. Tak. I dzięki za oglądanie całej serii. Jeżeli ktoś nie obejrzy całej serii, to no zapraszamy. To koniecznie musisz to nadrobić. Bo są lepsze odcinki. Ten jest taki nasz już ostatni, jakby tak, wymęczony. Taki, ale wydaje mi się, że i tak dosyć fajny, atrakcyjny. Ale naprawdę Czarnogóra super. Jestem jeszcze najedzony. Mamy tutaj jedzonko, więc śmigamy. Zapraszamy do za tydzień, ponieważ zobaczycie, gdzie będziemy. A tymczasem dajcie suba i do zobaczenia. Do zobaczenia za tydzień. Hej! Bye.